No dzień dobry, Regwizowie. Dzisiaj będziemy mieli, słuchajcie, nietypowy odcinek, ponieważ będziemy, słuchajcie, grali w Pathfinder X, ale nie będę grał samemu, tylko będę, słuchajcie, grał z totalnym noobkiem w tego rupeta, naprawdę, z totalnym, słuchajcie, najgorszym, największym noobkiem, jak znacie. Jeżeli macie jakąś kolegę, który według was jest, słuchajcie, noobem, to nie, to jest, słuchajcie, większy noob, naprawdę. I będziemy, słuchajcie, mu dzisiaj rozkazywać, dawać jakieś zadania, wiecie, żeby trochę był, nie jest, był już takim noobkiem, więc będziemy oglądać oczywiście też, słuchajcie, pety, a jeżeli, słuchajcie, wy chcecie zjarać peta, to dostać w tym momencie łapeczkę w górę, subikę na kanale, jeżeli jeszcze go nie macie, i słuchajcie, napiszcie jakiś fajny komentarz z waszym nicknamem czy coś, to wtedy macie szansę, słuchajcie, wygrać peta z mojego ekwipunku. A osoby, które wygrały peta w poprzednim odcinku, pewnie mam się wam teraz na ekranie i słuchajcie, zgłoście się oczywiście wasze pety na Discordzie, do którego link, słuchajcie, macie w opisie. No i co mam powiedzieć, słuchajcie, za każde 50 łapek w górę kolejny, wiecie, jeden pet dla was, że tak powiem, więc no wiecie, 50 łapek to jest jeden pet dla was, 100 łapek to są dwa pety dla was, więc no słuchajcie, wpijajcie łapeczki. No i słuchajcie, oczywiście standardowo też chcę wam przypomnieć, tylko że odcinki są codziennie o godzinie 15:00, ale dobra, słuchajcie, ja już nie gadam i po prostu lećmy uczyć się noobka grać w grę, bo aż po prostu widzowie, wiecie, aż mi może patrzeć po prostu na to, więc słuchajcie, lecimy. No to słuchajcie, widzę, jesteśmy i jak widzicie, jest tu z nami taki noobek, siemanko. No i słuchajcie, trzeba wam potwierdzić, słuchajcie, że Tis jest ten noobem, dawaj Tis trade'a, bo pokaż mi twoje najlepsze pety, słuchaj. Moje najlepsze pety, to tyle. Więcej nic nie mam, ale mam 10 milionów gemów generalnie. Nie, to jest jakiś totalny noobem, to trzeba rzucić, dobra. Słuchaj, Tis, tylko mam dzisiaj dla ciebie pomysł taki, bo on jeszcze nie wie, co będzie dzisiaj robił, on jest po prostu noobem dzisiaj i tylko tyle, ale wiecie. Ale ja mam specjalnego peta, widzisz na moim ramieniu? No właśnie, widzę, Bakugany, słuchajcie, Bakugan. A jakoś to ten Bakugan, no, pamiętasz? To był Draco. A, właśnie. Dobra, pamiętam, słuchajcie, dobra. No słuchaj, Tis, w dzisiejszym odcinku będziesz mógł zdobyć pety, fajne, właśnie, żebyś nie był już takim noobem, żeby skończyć, wiesz, widzisz tego tutaj swojego kata w cylinderku, żebyś wyglądał tak elegancko jak on, właśnie, dlatego dzisiaj będziesz mógł wziąć pety, nie? Ty tam jesteś? Ty? Halo? Też... Jestem. Ale co się stało? Mama mi do pokoju piła i musiałem się zmutować, bo by było słychać na odcinku. Dobra, więc słuchaj, Tistu, pierwszą rzeczą, ja myślę, że zacznijmy od tego, że słuchaj, ja nie wiem jeszcze jakie pety ci dam, ale pewno słuchaj lepsze od tych twoich, bo to już słabe pety, Tistu, jesteś jakiś totalny dumy, więc zara. Słuchaj, Tistu, mam nadzieję zadanie jakieś pierwsze tutaj, chodź do pierwszych tutaj jajek ze mną. I tutaj, jak widzisz, teraz? Masz tutaj to drugie jajeczko za tysiąc złotych, nie? No i słuchaj, jak widzisz, masz tam peta, tak zwanego nubu, tego nubu trusa, czy co tam jak się nazywał, tego nuba, masz nuba, no nie? A ten, co 23% tak. Jest. Słuchaj, jeżeli w 5 jajkach to otworzysz, albo nie, 4, tylko zanim wszystkie pety, jeżeli w 4 jajkach go zdobędziesz, to słuchaj, stary, dam ci jakoś peta, albo dobra, dam ci swoje 10 jajkach, dobra, 10 jajek, słuchaj, 10 jajek. Miejmy nadzieję, że mi się uda w ogóle. Dobra, to dawaj. A ja mogę otwierać po jednym jajku, czyli ja muszę tak powoli otwierać. Dobra, pierwsze jajko widzę, że jeść poszło ci, bo świnka dropa. Dobra, drugie jajko. O, okej, kaczucha. Ej, kaczucha 8%. Nice. Ło, okej. Musisz sobie... To było bardzo blisko. Tutaj kurczak to słabo. Choć nie, kurczak też jest spoko. Kurde, to jest sam najlepszy. Okej, krówka. Ty wszystkie pety co będziesz. To jest pierwsze jajko. Dobra, teraz piąte. Ja chyba mam 5 miejsc. A tak, to zdejmij wszystkie pety. Teraz ściągnę wszystkie. Zdejmij wszystkie pety. Znaczy bym widział właśnie co dostajesz. Ale może sobie przygotowałem tak naprawdę już tego. Wiedziałem wcześniej, to jest 200 IQ. Stary, słuchaj, ty jesteś noobem, który nie ma, masz tylko 3 pety. Dlaczego krowy dropią? Halo. Bo to mój odcinek, wiesz? Bo tutaj mój odcinek, do tego dropią krowy. Więc no, widać, że słuchaj, zostało ci jeszcze 2 szanse, 3. Nie, dwie szanse, ostatnia szansa. No nie. Ostatnia szansa, słuchaj, no nubie tutaj, no coś ci nie idzie teraz, chyba. Teraz dropnę ciebie. O, świnia. Super. Nie, dobra. Słuchaj, ty jesteś noobem. Nawet otwieranie na ty jajki też otworzyć. Dobra. To słuchaj, ja ci dam kolejną jakąś szansę, dobra? Dobrze. Powiedzmy, że dajmy ci jakieś inne, łatwiejsze jajko. Nie wiem, słuchaj, no. Dajmy ci jeszcze to jajko tutaj. Dobra, to. Jeżeli w 3 jajkach tych tutaj dostaniesz rekina, to dodam ci stary peta. Rekina, ja myślałem, że to znaki zapytania. Nie. Rekina. No bo dobra, tym... w 3 jajkach? Tak, w 3 jajkach. To bardzo mało prób, ale 4% to jest dużo. Okej, dostałeś tutaj kaczkę, co to jest? Kaczka. A, dobra, to jest kaczka. Zobaczmy. O, nie, to kaczka. To jest jakiś ten. To jest też kaczka. Ale z boku to wyglądało jak co innego w ogóle. Dobra, masz jeszcze jedną próbę. Okej. A może tyle, ile mam slotów, to może jeszcze... Dobra, to jeszcze...
Widzicie, słuchajcie, widzicie... Szefard dzisiaj. Widzicie, Tis to jest totalnym noobem, bo nawet nie może dostać jakiegokolwiek peta, Tis nie może dostać. Kaczka. Nie, no dobra, Tisu. Ale potem będzie ładny łabądź, to może to był rekin, dobra, tak naprawdę. Dobra, Tisu, mam dla ciebie inną zabawę, dobra? Słuchaj, patrzę tam, teraz patrzę tam, gdzie patrzysz i nie możesz patrzeć za siebie, dobra? Nie możesz patrzeć no to, za siebie. Pierwszą osobę sobie włączę. No dobra, włącz sobie, nie? I słuchaj, jak mnie znajdziesz, to dostaniesz ode mnie, słuchaj, stary koświnek peta, ale jeszcze się odwraca, jak coś. Ale ja nie mogę za mapę wchodzić i na ten. Dobrze, ale nie musisz tutaj za dużo patrzeć. Jak mnie znajdziesz, stary, to dostaniesz ode mnie koświnego pecika, więc słuchaj, no może to wrócić, zobaczymy, słuchajcie, czy mnie znajdzie, więc daj. Już mogę? No możesz, dawaj, no jeżeli dostanę ci fajnego pecika, chcecie dać koświnego peta, naprawdę. Więc tutaj... Mi się wydaje, że... No... Nie wiem. No naprawdę nie wiem. Generalnie widziałem twoje live'y, jak ty chyba goniłeś tutaj milion ludzi i kazałeś mi się schować za sobą. Nie no, aż tam się nie schowałem. Nie schowałem. A. Co? Gdzie jestem? Halo? No przy jajku. Jakim jajku? No u góry. Nie wiem, jeszcze raz tam jajku nie ma. Ej, co? Tepnęłeś się. Halo, dlaczego takie słowa? Nie, no dobra, słuchaj, Tisu, wygrywasz peta. Gratuluję, wygrywasz peta. Ale to ja miałem ślubem. Wygrywasz peta w takim momencie razie, więc słuchajcie, widzowie, oczywiście przypominam wam, że jeżeli wy chcecie, słuchajcie, też wygrać peta, to napiszcie jakiś fajny komentarz i zostawcie łapeczkę w górę. I słuchaj, Tisu, mam na ciebie... czekaj, bo... Tego fajnego peta, Blue Fluffy, 13 milionów, słuchaj, no to jest ogólnie mocny pet, gdybyś się zastanawiał, to jest bardzo mocny pet. Ale to jest lepszy niż te, które kiedyś miałem chyba. No to jest o wiele lepszy, to jest w ogóle ten, dobra, ale słuchaj, dam ci jeszcze dzisiaj jedną szansę na zdobycie jakiegoś fajnego pecika, bo ty jesteś takim noobem, ty jest to, że nie można, nie? Dobra. Jeszcze 4 by się przydały. Tak, jeszcze 4. Dobra, słuchaj, Tistu, powiedzmy tak, gdzie możesz się teleportować, powiedz mi, gdzie ty możesz... No mogę na ten, na ten Tech World już teleportować tak, się, ale nie mogę tam dalej przejść, mogę do skrzynki maksymalnie. Do steampunk skrzynki, ma się rozumieć? Tak. Dobra, nie, to chodźmy słuchaj do tego, chodźmy na Ancient Island, dobra? Chodźmy na Ancient Island. Okej, już tepam. Dobra. Jak będziesz, słuchaj, i teraz będziesz zrobić jedną rzecz, którą ja zrobię. Jeżeli ci się uda... Ale bez hoverboarda oczywiście, nie? Tak. Słuchaj, sztuczka polega na tym, że wiesz, że po prostu masz tutaj skrzynkę, niszczysz ją i nie wychodzi ci i wiesz o co chodzi, nie? I tutaj trzeba się tak... Co jest z tą skrzynką nie tak? Czemu ona nie działa? Ej, to powinno działać. Ej, dobra, sorki, Tisto, wypomniał się, Heaven's Gate'a chodź Heaven's Gate'a. To jest ostatnia kraina. I tutaj ci pokażę tę sztuczkę, dawaj, no chodź. Jeżeli zrobisz to co ja, dostaniesz taki opetat i tutaj ci najwyższy opetowanie w punku, dobra? Patrz, zrobisz tak, nie? Że tutaj... Ale ja nie widzę, bo jesteś w środku przecież. No cóż, to nieważne, to patrz, o. Ej, to nie działa, to jest kradę. Może to naprawili. Ej, naprawdę. A to chciałeś wejść na skrzynkę? Nie chciałem wejść na skrzynkę, tylko chciałem wejść pod mapę i czemu to nie działa? Ej, to naprawdę działało, to naprawdę działało! Ej, to ja wiem jak to zrobić. No co? Ja pójdę tędy i dasz mi tego, o nie mogę wyjść. No właśnie, nie wiem, że są bariery na tej mapie. No nie, dobra. Zapomniałem o tym. Dam ci jeszcze jedną szansę, chodź na szopa, dam ci jeszcze otworzyć jakieś jajko. Dobra, słuchaj. Tisto, wybierz sobie kolor. Jaki chcesz kolor? Mało jest to wyboru. Ale nie do jajek, po prostu ogólnie kolor. Czarny. Czarny, dobra, wybierz teraz, które się jajko, co są, gdzie stoisz. Tu, gdzie stoję? Tak. A do czego był ten kolor czarny nie, wtedy? Nie, nic, nie mówię ci nic, dawaj, no wybieraj jajko. Ale wybierać jajko? Tak, jajko wybierz. No to ja wezmę tamto magmowe. Tak, dobra. No słuchaj, jeżeli... Co? Nie no, nie mogę ci tego zrobić, bo jeżeli dropniesz peta o kolorze czarnym, to dam ci stary tutaj wtedy ten peta, ale nie masz koloru czarnego, więc dobra, czekaj. Chodźmy
Tu, o, tu jest inna Nadora, słuchaj, tutaj, mamy kaktusowe jajko. Jest kotek, jest czarny kotek, 13%, słuchaj, za każdego kotka dam ci peta, ale trochę słabszego peta, dobra? Na, i, otwórz, dobrze, dobrze. I otwórz 10 jajek, dawaj, let's go. Czekaj, tylko ściągnę tego peta. Albo nie 10, to, słuchaj, nie 10, bo to jest za dużo, 5, 5. Jeśli dobrzesz 5 kotków, masz 5 petów. Dobra. I co wiesz, co mamy? No właśnie. No jest... taki kotek inny troszeczkę. No, no, się nie liczy. Czy ten się liczy? Ej, nie, nie liczy ten... się. Nie, nie liczy się. To ma być ten czarny. Ale ma czarne łóżka. Ale no. Co z tego, że ma czarne łóżka? O. Co jest? Skam, jakiś to jest czarny kot. Nie, no nie wiem. O, dobra, jest jeden kot. Jest Milo, jest jeden kot, więc masz już jednego peta zapomnianego. Słuchaj, Tistu, no dawaj, jeszcze jeden. No nie, no ty jesteś takim nubasem, jesteś takim bobaskiem. Ale czekaj, chcę ci coś pokazać, chcę ci coś pokazać. Muszę wejść w pety. I tutaj... Jezus, taki bobasek, naprawdę. Nie wierzę. Co? Co? Jeden się nazywa Charlie. Czyli trafiłem. Super, nie, nie. Nie, to nie działa tak, Tisu, że zaczynasz peta czarny. To powinno tak działać. Nie, nie działa. Dobra, słuchaj, ma na ciebie takiego pecika. Tutaj Alien Arcanite. To jest, słuchaj, 6 bilionów pecik. Skoro dostałeś jednego. Dobra, Tisu, ogólnie potwierdziliśmy, że jesteś nubkiem totalnym. I widzowie, widzisz, tutaj rozkazywaliśmy Tisowi robić takie rzeczy za pety. Widać, widzisz, jak łatwo tutaj wszystkich nubków przekonać, przykupić ludzi. Wiecie, ludzie są bardzo, bardzo łatwo ich przykupić, nie? Tisu też o tym wie w ogóle. I co, Tisu, jesteś zadowolony ze swoich petów dzisiaj? No, już nie jestem wreszcie nubkiem. Nie, no dalej jesteś, to nic nie zmienia. No jest 3 pety i będę koksem totalnym. Dobra, więc słuchajcie, widzowie, jeżeli wy nie chcecie być nubkiem, to musicie zostawić w tym momencie subikę, jeżeli zrobiliście go na początku, łapeczkę w górę oraz słuchajcie, napiszcie ten komentarz, bo macie szansę wygrać peta jak Tistu tutaj i możecie nie być takim nubkiem jak on. Widzicie, no spójrzcie na niego, no chcecie skończyć jak on? Wiecie o co chodzi, nie? Jakby, no, ja bym nie chciał, więc no, wiecie, słuchajcie. A to na tyle ogólnie na dzisiaj, więc słuchajcie, widzimy się jutro o godzinie 15, wbijcie sobie do kanału Tistu, do którego link macie oczywiście, słuchajcie, w opisie, dajcie mu suba, bo może wróci na YouTube, bo wiecie, jest leniwy bardzo i mu się nie chce nic robić i wiecie, no fajnie, jakbyście tam wbili, to może mu się by zachciało. Więc zaraz, słuchajcie, to na tyle, ja wam dziękuję za oglądanie oczywiście tego dzisiejszego odcinka, no i słuchajcie, no co, siemano!